Standardowe pytanie, jakie pojawia się na katechezie wśród uczniów na, na pewnym etapie ich rozwoju, to jest pytanie z cyklu: Jak tutaj zagiąć katechetę? Czy Bóg może stworzyć kamień tak ciężki, którego sam nie będzie mógł podnieść? Oczywiście pojawia się to pytanie zawsze. I bardzo fajną odpowiedź usłyszałem ostatnio na takie pytanie że tak, Bóg może stworzyć taki kamień i takim kamieniem jest człowiek. Bóg stworzył człowieka. Bez Boga po prostu nie ma człowieka, nie byłoby nikogo, gdyby nie Pan Bóg, ale jednocześnie jest to kamień dla Pana Boga nie do podniesienia, e, jeśli człowiek sam nie zechce się otworzyć, na Pana Boga. Jeśli człowiek sam nie, nie, nie da Panu Bogu szans, jeśli sam nie otworzy swojego serca, swojego myślenia, jeśli nie uchyli drzwi przed Panem Bogiem, Pan Bóg pozostaje bezsilny wobec zamknięcia ludzkiego. I dzisiaj taką sytuację spotykamy w Słowie Bożym, gdzie jest ewidentny fakt zmartwychwstanie Pana Jezusa, ewidentny cud. Apostołowie też, którzy głoszą to i mówią, że są tego świadkami. Ale ci, którzy słuchają, są totalnie zamknięci. Po prostu nawet przez myśli mnie przechodzi, że może warto byłoby to wziąć pod rozwagę, co mówią apostołowie, i może byłoby warto jakoś otworzyć się na to w swoim życiu, przynajmniej zobaczyć, czy to nie jest prawda. Oni mają tylko jedno: jak tutaj zdusić, ugasić ten płomień wiary w zmartwychwstanie Pana Jezusa, który właśnie wybucha na ich oczach. Natomiast oni nie mają w ogóle zamiaru otworzyć się na to, co słyszą. Właśnie to jest ten rodzaj zamknięcia, wobec którego Pan Bóg pozostaje bezsilny. Proś dzisiaj o taką łaskę, aby cię Bóg uwalnił od jakiegokolwiek zamknięcia, aby Cię Bóg uwalniał od takiej sytuacji, w której on jest bezsilny wobec Twojego zamkniętego serca, Twoich zamkniętych myśli, Twojego zamkniętego życia.